Cześć! Ten filmik ma być ogólnie mega pozytywny i ma... No na pewno nie ma zamiaru hejtować w nim nikogo. A chciałbym się odnieść do filmiku ostatniego Serafina Pędziola, który nie nagrał miłego filmiku o mnie. Chciałem parę rzeczy także sprostować w ogóle. Ogólnie bardzo szanuję zdanie innych, to co myślą i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o hejt, to no nie oszukujmy się, potrafi to być bardzo raniące. Ja jestem osobą, która no nie przejmuje się i która ma mega pozytywne nastawienie do życia i uważam, że każdy powinien szanować siebie wzajemnie. Tylko że, oczywiście, bardzo dorośle i bardzo dojrzale powiedziałeś to, żeby osoby czasami patrzyły na to, co piszą pod komentarzami, komu życzą śmierci i że po prostu to jest niedobre. Gdzie na końcu filmiku powiedziałeś, że jestem kaleką. Ogólnie idea tego kanału nie była taka, żeby po prostu tylko pokazywać makijaż. I tak samo ty powiedziałeś, że ja mam kanał, który jest przeznaczony dla chłopaków. To jest tylko był jeden filmik dla chłopaka, a mój kanał jest dla wszystkich przeznaczony i wszystko tutaj chyba można znaleźć z zakresu beauty. Ale to nie o tym. Moją ideą tego właśnie, żeby stworzyć ten kanał, nie był tylko makijaż, ale również to, żeby dać do zrozumienia, że tak naprawdę nie powinniśmy się przejmować innymi, że powinniśmy dążyć do własnych celów i być takimi, jak sobie po prostu zapragniemy, o ile nie ranimy innych. Ja akurat jestem osobą, która życzy szczęścia wszystkim i żebyśmy sobie zdali sprawę, jakie szczęście mamy wokół siebie, że mamy bliskie osoby i tak dalej. I tak to jest najważniejsze w życiu, żebyśmy dostrzegali to piękno. To my jesteśmy kowalami swojego losu i to my tak naprawdę decydujemy, jak ten nasz świat będzie wyglądać i czy będziemy się przejmować złymi komentarzami, czy też nie. Tylko widzisz, Serafin, z jednej strony naprawdę to jest fajne, że powiedziałeś, że osoby, które już leżą na tej ziemi, no nie powinno ich się kopać, nie powinno się naprawdę pisać komentarzy zabij się lub powiedz się lub wjebałbym ci, ale patrząc na pierwszą część filmiku, która naprawdę nie była miła, no to nie wiem, czy tak naprawdę osoby, do których docierasz, to do nich tak naprawdę dotrze. A powiedzmy, młodsze osoby, które przeważają na twoim kanale, biorą twoją opinię jako opinię, no nie wiem, po prostu kogoś ważnego, którym się inspirują. A jeszcze chciałem coś sprostować. Serafin potrafi wkręcić żarówkę. Może nie wiecie tego o mnie, ale pomimo makijażu i tak dalej, również interesuje się motoryzacją. I ogólnie wszystkie moje meble w domu skręciłem sam. To są takie głupie stereotypy, które tak naprawdę krążą i tak. I morał z tego wszystkiego jest taki, że naprawdę powinniśmy się szanować. Powinniśmy być za siebie mieli, bo naprawdę jeżeli jakaś inna osoba była na moim miejscu i nie miałaby takiego charakteru jak ja, myślę, że byłoby dla niej mega co ciężkie. No i sami możecie sobie po prostu odpowiedzieć na to. A ja, Serafin, życzę Ci wszystkiego dobrego i szczęścia w życiu, tak samo osobom, które to oglądają. I trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia.